Stacja przekierowuje zapasowe dane. Rozpoczynam operacja Feniks. Co do f***a? Wstrzymałem ten protokół. Oddawaj mojego klona, gnoju. Spokojnie, jestem tobą. Pozbyłem się własnego zbiornika na klony parę sezonów temu, więc myślę, że kopię zapasową przekierował do twojego wszechświata, Sorki. Nie ma sprawy, czuj się jak u siebie. Przy okazji, to żenujące, że w ogóle muszę pytać, ale chyba popierasz faszystowskie dystopie, co nie? Tak? To tak, było cholernie liberalne jak na faszystę. Proszę, czyż to nie dziwne? Miejmy nadzieję, że to dziwactwo wyjdzie nam trzem na dobre. Morty, przyłapałem socjalistę w moim szlafroku. Chcę oddać wszystkie nasze Martini rodzinie imigrantów z Chin. To oczywiste, że zdradzieckie lewackie mordy przysłały nagiego klona. Tak, to oczywiste, ale dla policji nie będzie. O! Okay. Był marną namiastką Ricka, stał się zbyt polityczny. Ja chcę się bawić, przeżywać przygody Ricka i Mortygo tak jak przed wojną. No to się jakoś dogadamy, faszystowski Morty. Na początek muszę dostać się na Forbodulon Pra... Polecisz tam, gdzie się k***a będę kazał! K***a. To, co robimy? Nie zadawaj pytań i przestań rzucać metakomentarzami. Miałeś się bawić. Lecimy na prostą, fajną, klasyczną przygodę. Okej, słuchaj, Morty, byłbym serio wdzięczny, gdybyś powiedział, co ci się podoba, a nie ciągle narzekał. Lubi pana Miszuka? Okej, i to rozumiem. Pamiętam, że trzymałem Miszukowe pudełko w schowku na rękawiczki. Faszystowski Rick może też je ma. Ha! Zaskoczenie! A teraz bawimy się, a jak przed wojną! Pan Miszuk, o to ja! Zabij Hitlerjugend! Nie radzę tak!